Dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy coś nowe. Dla mnie to jest pierwszy raz też. Pytania są tu. Możemy to. Ja będę wybierał i odpowiadał, co mam. Pierwsze pytanie. Jak się nawiązują cele ambasady Izraela w Polsce pod względem dyplomacji publicznej? Jakimi środkami na te cele są realizowane? Właśnie to, co robimy dziś, jest to część dyplomacji publicznej. W końcu dyplomacja publiczna, jej cel jest pokazać Izrael dla polskich obywateli. Co to jest Izrael z punktu widzenia turystycznego, ekonomicznego, politycznego? Czy wiadomo, do kiedy Izrael będzie zamknięty na odwiedziny? No, kiedy to wszystko się skończy? Musimy pamiętać, że turyzm jest bardzo ważną częścią ekonomii izraelskiej, gospodarki izraelskiej i gospodarki polskiej. 300 tysięcy izraelskich turystów przyjeżdżało normalnie do Polski rocznie i 180 tysięcy polskich turystów było w Izraelu. Mieliśmy normalnie 60 lotów w tygodniu między Polską i Izraelem, nie tylko do Warszawy. Mam nadzieję, że to wszystko się skończy bardzo szybko i wtedy możemy wrócić do normalności, tak to napisano było w tym pytaniu, odwiedziny. Także to dla nas jest ważne i dla Izraela, i dla Polski. Jestem tu na 4 lata, także będziemy miał okazję przyjechać do dużo miejsc w Polsce. Dziękuję bardzo wszystkim.